Witam Państwa serdecznie na debacie na temat surowców. Będziemy skupiać się tak naprawdę nie tylko na złocie i srebrze, które w 2020 w zasadzie sprawiło, że inwestorzy na nowo sobie przypomnieli o tych metalach szlachetnych. Naszymi gośćmi są Bogusz Kasowski, Bartosz Sawicki, Jacek Jakubiuk i Michał Stajniak. Witam panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy nietypowo, tak jak powiedziałem. Nie zaczniemy od złota i srebra, ale zacznijmy od produktów rolnych. Kawa plus 20%, momentami nawet 40%, licząc ostatnie kilka miesięcy. Kukurydza plus 21%, pszenica od czerwca plus 20%. Czy to kwestia tylko i wyłącznie słabego dolara, czy inwestorzy tutaj coś pominęli, coś im umknęło? Bogusz. No, na kawie przede wszystkim mamy olbrzymi, notoryczny spadek dostaw do amerykańskich magazynów. Tak? Na kawie handlujemy przede wszystkim amerykańskimi kontraktami, niezależnie od tego, czy bierzemy je od brokerów polskich, czy bierzemy je bezpośrednio w Stanach, to mamy te amerykańskie kontrakty, więc mocno tam inwestorzy patrzą na te zapasy. One są publikowane codziennie, bez opóźnień, to jest fajne, na stronie IC i na tych zapasach one pochodzą z Hondurasu, więc nadpodaż z kawy z Brazylii nam tutaj nie daje niczego, bo jest to inna zupełnie jakość, zupełnie inna kawa. Więc w tym momencie to jest olbrzymie przełożenie właśnie na te ceny. Tak? Tutaj mieliśmy COVID, pandemia, która nam zbiła mocno popyt. Tak? I to jest popyt naprawdę liczony w tonach. Jak ktoś sobie przeliczy, tak? Bardzo szybko. Liczbę pasażerów w Stanach spadło o 90%, tak? Tam jest ponad milion ludzi, 4 gamy kawy w jednej kawie, w jednej filiżance, tak? To jest milion ludzi, którzy nie piją kawy codziennie. I to są tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone. Oni się przerzucili na robustę, która ma znacznie mniejszy udział w rynku, bo się przerzucili na kawę rozpuszczalną w domu, więc tutaj to jest jedno, a te wzrosty, i to jest spadek, który mieliśmy poniżej stówy, natomiast te wzrosty, to już jest właśnie efekt tego, że im duże pieniądze zaczęły się ładować w surowce rolne, zwłaszcza w kawę, zwłaszcza tutaj w te mocno przecenione surowce, więc nie chcę za dużo czasu zabierać, bo o samej kawie mógłbym z godzinę mówić. Myślę, że tutaj koledzy jeszcze pouzupełniają, więc to jest kwestia tego, że te wzrosty są mocno nienaturalne, ponieważ po prostu duże pieniądze w ten rynek weszły. Czy, Michał, za kawą podążała pszenica, kukurydza, czy tam też te wzrosty są trochę na początku oderwane od fundamentów i mieliśmy taki efekt, że najgorsze informacje są już zdyskontowane, a jak są już zdyskontowane, to czeka nas tylko już fala w górę? Jeżeli chodzi o pozostałe rynki, czyli tak mówisz, kukurydza, pszenica, no to pszenica jakby jest o tyle ciekawym surowcem pod względem pandemii, że jakby nie przestaniemy spożywać produktów z pszenicy, więc to był jeden z takich rynków, który pozostał względnie najbardziej spokojny. Kukurydza z kolei, no, bardzo duży wpływ na początku tego, że mieliśmy spadek eksportu ze Stanów Zjednoczonych, nie mieliśmy wywiązywania się z tego porozumienia handlowego z Chinami. Oczywiście wtedy handel międzynarodowy praktycznie spadł do niewiarygodnie niskich poziomów, które nie były notowane od kilkudziesięciu lat. I tak jak właśnie mówisz, te negatywne informacje się zbiegły po prostu w jednym czasie. No i ta cena kukurydzy, z tego co pamiętam, no była najniższa od 2000 roku, czy nawet jeszcze niżej. No i to był moment tak naprawdę dobry do wejścia w ten rynek. Tutaj również właśnie spekulanci też się obudzili, też zaczęli tą kukurydzę skupować. Natomiast ten rynek jeszcze nie jest aż tak mocno wykupiony, jak na przykład jest to w przypadku rynku kawy. I co więcej, mamy również pewne sezonowe czynniki, czyli no w tym momencie się zbiory zaczynają, mamy różne dane dotyczące tego, jak wygląda jakość upraw w Stanach Zjednoczonych, no i teoretycznie ta sezonowość jest pozytywna dla cen kukurydzy, jak mam mówić, tylko i wyłącznie w krótkim terminie. Bartosz, produktach rolnych? No oczywiście wszyscy wiemy, że zostały zamknięte kina i nie jedliśmy popcornu i przez to kukurydza otrzymała taki cios. No, oczywiście żartuję, ale należy pamiętać o dwóch czynnikach. Przede wszystkim w
marcu doszło do wypłukania pozycjonowania ze wszystkich rynków. Ta gigantyczna ucieczka do gotówki, ucieczka do dolara, była ucieczką, która zdominowała wszystkie rynki. Jeżeli chodzi o kukurydzę, to oczywiście nie popcorn, a wykorzystanie kukurydzy, podobnie zresztą jak rzepaku, do produkcji biopaliw jest, i to zresztą jest też domena cukru, tym czynnikiem, który sprawił, że te surowce tak mocno dołowały, no bo jeżeli paliwa są tanie, no to nie opłaca się z kukurydzy robić biopaliw, no bo to nie ma sensu. Ta zależność jest oczywiście właściwie intuicyjna i wraz z odbiciem notowań ropy bardzo mocno odbijały również te surowce. Natomiast moim zdaniem należy pamiętać o jednej zasadniczej kwestii. W przypadku surowców rolnych inwestorzy mają podejście tak zwane balance, czyli bilansowe. Poziom zapasów przed sezonem, zbiory w tym sezonie, zapotrzebowanie na ten surowiec. W przypadku właściwie wszystkich płodów rolnych ostatnie lata to lata nadpodaży, więc możemy mieć do czynienia pewnie z takimi ruchami jak na kawie. Na pewno ten kapitał, którego jest bardzo dużo, będzie płynął bardzo chętnie w kierunku również soft commodities, które zostały jako klasa aktywów zdecydowanie w tyle, na przykład za indeksami giełdowymi, i często inwestorzy właśnie szukają takiego proxy. Nie załapaliśmy się na rajd indeksów giełdowych, okej, szukamy innych ryzykownych aktywów. I tutaj soft commodities super spełniają właśnie te warunki. Natomiast nie wolno zapominać o tym, że tak, w przypadku kawy, kakao, większa część nowego popytu, wzrostu popytu pochodzi z gospodarek emerging markets, które są w gigantycznych tarapatach. Także po stronie nasilenia się popytu kiepsko to wygląda. Po stronie podażowej generalnie w takim szerszym spojrzeniu też nie wygląda to dobrze. To znaczy, okej, możemy mieć trochę gorsze zbiory, możemy mieć trochę większy eksport, natomiast są to czynniki takie raczej jednorazowe i sprzyjające temu, żeby pokrywać krótką pozycję i właśnie tak jak na kawie widzieliśmy ten short squeeze bardzo, bardzo mocny. Natomiast silny ruch i wyparowanie tego ruchu. Jest dużo rynków, które właśnie cechują się tym, że takie dynamiczne wzrosty tak szybko jak się pojawiły, tak szybko znikają i to jest na pewno coś, na co inwestor indywidualny w przypadku rynków soft commodities musi uważać, tym bardziej, że często inwestor jest przyzwyczajony do inwestowania na rynkach dużo bardziej płynnych, jak rynek na przykład kontraktów na indeks DAX. W przypadku na przykład może nie akurat soi, która jest bardzo spekulacyjna, czy też kukurydzy, ale w przypadku, dajmy na to kakao, no to tutaj ta płynność też może sprawiać, że pewne ruchy są wyolbrzymiane. No i bardzo ważna kwestia w przypadku soft commodities, czyli dolar, przede wszystkim cukier i kawa, czyli dwa surowce, które są zależne od notowań reala brazylijskiego. No nie przypadek, że mniej więcej one wtedy miały dołek, kiedy real brazylijski, no bo w przypadku szczególnie cukru zdecydowana większość kosztów produkcji takiego cukru, przerobu trzciny cukrowej w Brazylii, no to są koszty pracy, no bo to jest plantacja trzciny cukrowej i ona jest głównie ręcznie zbierana. Podobnie w przypadku kawy, no może te uprawy są nieco bardziej kapitałochłonne, natomiast no tym podstawowym kosztem też jest koszt pracy. Natomiast tacy plantatorzy sprzedają w dolarze, więc jeżeli oni mają silniejszego dolara, to są w stanie, płacąc tyle samo reali, zarabiać tyle samo i utrzymać tą marżowość. Ja negatywnie patrzę na reala brazylijskiego, także negatywnie patrzę na ropę, więc ostrzegałbym przed cukrem, przed kawą trochę mniej, natomiast są to czynniki, które na pewno należy mieć gdzieś z tyłu głowy i patrzeć trochę szerzej na te rynki, a nie tylko o fajnie poszło 20%. Kawa w każdym roku potrafi zrobić taki ruch 20-30%, a jednak z roku na rok jest tańsza i to się i znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, który pewnie ulega załamaniu, natomiast to nie jest takie hop-siup. Jeżeli chcemy nastawić się na taki gigantyczny, dynamiczny trend wzrostowy, no to najpierw musi dojść do zrównoważenia fundamentalnego
fundamentów tych rynków, a do tego patrząc tak holistycznie, całościowo, no bo wiadomo, że sytuacja fundamentalna na poszczególnych rynkach nie jest tożsama, bo na przykład jeżeli chodzi o pszenicę, mamy najniższy areał upraw w USA chyba od momentu zbierania takich danych, to jednak należy określić, że ta sytuacja bilansowa, właśnie to podejście dominujące wśród przede wszystkim amerykańskich inwestorów instytucjonalnych, nie wróży jakoś super dobrze. Natomiast jak się będą pojawiać jakieś właśnie takie okazje, to kapitał na pewno będzie płynął i to będzie widać też dobrze w danych CFTC, że nagle się pojawia duży odsetek nowych inwestorów, ten open interest nawet na rynku giełdowym będziemy mogli z dnia na dzień obserwować i to będzie na pewno wyraźne. O przyszłości produktów rolnych jeszcze sobie porozmawiamy. Mamy nakreśloną sytuację fundamentalną na rynku produktów rolnych. Czas nakreślić... Jeszcze jedną rzecz, bo kakao ma za miesiąc wybory na Wybrzeżu Kości Słoniowej od czerwca. Tam trwają protesty przeciwko jednemu z kandydatów. Tłumione policją, tłumione KFAW-o, więc to też będzie czynnik mocno podażowy po stronie kakao, jeżeli bieżący, aktualny prezydent, który kandyduje po raz trzeci, wygra. Więc też to jest najbliższy czynnik, jeżeli chodzi o te rynki surowcowe. Później oczywiście 4 listopada, tak, o te rynki rolne, tak, bo one też o przyszłości, panowie, o przyszłości. Zaraz do przyszłości przejdziemy. Nakreślimy sobie jeszcze fundamenty rynku złota i srebra. I tutaj będę prosił Jacka z Mennicy Skarbowej o wypowiedź na temat tego, jak kształtuje się aktualna sytuacja fundamentalna na rynku złota i srebra. Nie mówimy o przyszłości, bo jeszcze o tym czwartym kwartale porozmawiamy, tylko jak się kształtuje ta sytuacja taka popytowa i podażowa, tak jak mniej więcej nakreśliliśmy sobie sytuację z produktami rolnymi. Znaczy to jest chyba często przerabiane przez media, bo jakby widzimy niskie stopy procentowe, ludzie boją się tej inflacji, boją się spadku wartości pieniądza i to kieruje ich też między innymi do złota. Lokaty bankowe nie dają żadnej alternatywy, stąd też bardzo dużo kapitału z lokat sektora bankowego przenosi się również do złota, czy do innych metali szlachetnych i no, na złocie widzieliśmy chyba najbardziej spektakularne wzrosty od 2 lat, a te ATH też nie wzięło się znikąd, prawda, które teraz mamy. Pytanie odnośnie tej sytuacji marcowej, bo w przypadku złota i srebra, i tutaj chciałbym, żeby wszyscy panowie zabrali głos, była taka niecodzienna sytuacja, jeżeli chodzi o metale szlachetne, bo cena kontraktów leciała dosłownie na łeb, na szyję. Co nie działo się z fizycznymi cenami złota i srebra? Jak możemy to wytłumaczyć i czy taka sytuacja może nam się powtórzyć w przyszłości? Oczywiście ona się zdarzała historycznie też w przeszłości. Bardzo prawdopodobne, że jeżeli będziemy mieli dosyć dużą niepewność do papieru, no to złoto fizyczne jednak, jeżeli mamy je w ręku, dla nas stanowi jakąkolwiek wartość. Jeżeli mieliśmy czasy, powiedzmy, wojny światowej, którejkolwiek, za tą przysłowiową monetę, uncję złota, można było wykupić życie, czy za biżuterię. Papier wtedy Zresztą nie miał... Mnie też. Tak, wtedy... Czyli można tylko próbować. Wtedy papier nie miał żadnego znaczenia, prawda? I, no i stąd też, jeżeli nie ma złota fizycznego na rynku, no to ono też jest bardziej pożądane. Wtedy mieliśmy problemy i logistyczne, i produkcyjne, i wiele różnych jeszcze rzeczy, które się nakładało na to, że jego nie było po prostu w sprzedaży. No i stąd, jeżeli czegoś nie ma, coś jest rzadkie, no to odkleja się od papieru i to dosyć mocno. Bartosz? Na pewno moda inwestycyjna na złoto jest niezaprzeczalna i ona ma różne motywy w przypadku różnych inwestorów, bo część uważa, że na przykład wzrost zadłużenia przez rządy, który następuje do walki ze skutkami koronawirusa, będzie powodował kolejne kryzysy zadłużeniowe w przyszłości. I część takich inwestorów kieruje swoje kroki właśnie w kierunku rynku metali szlachetnych. Część inwestorów obawia się tego, że ta bardzo łagodna polityka monetarna i ta gigantyczna odpowiedź na zalew płynności na międzynarodowych rynkach, no również będzie windował ceny metali, no i jak najbardziej i słusznie. Część boi się recesji, część boi się drugiej fali pandemii i tak naprawdę ten popyt również fizyczny jest bardzo mocny, co widać po napływach kapitału do sektora ETF, który fizycznie kupuje złoto, bo przecież w pierwszym półroczu tego roku ta kategoria inwestorów skupiła więcej złota niż w jakimkolwiek roku w przeszłości, więc to na pewno jest taka tendencja, z którą się nie da dyskutować.
ale należy pamiętać o tym, że ten popyt inwestycyjny jest mniej stabilny niż popyt fizyczny, czy też fizyczny ze strony azjatyckich jubilerów, którzy mają teraz bardzo słabe zapotrzebowanie na surowiec, więc to, że inwestorzy kupujący fizyczne złoto zastąpili jubilerów z Azji, przede wszystkim z Chin i Indii, no też sprawiać powinno, że ten popyt będzie może być mniej stabilny. Zresztą chyba było widać taki moment, w którym inwestorzy, widząc, że srebro jest takie tanie, a złoto już tak podrożało, dopiero wtedy tak naprawdę srebro zaczęło mocniej przyciągać kapitał, choć oczywiście należy pamiętać, że srebro jest takim 50-50 metalem szlachetnym i przemysłowym, no bo mniej więcej połowa zapotrzebowania na srebro to jednak sektor przemysłowy. Jest takim czystym metalem szlachetnym, jedynym w moim odczuciu, jedynym spełniającym jakby taką rolę, jaką ludzie chcieliby, żeby metal szlachetny miał, jest złoto. Mhm. Michał, czy jesteśmy w stanie wyłapać symptomy mówiące nam o tym, że czeka nas taki rozjazd między sytuacją kontraktów terminowych, a sytuacją na rynku spotowym? Bo inwestorzy byli bardzo mocno zdziwieni. Dopiero po czasie pojawiały się opinie, dlaczego to się wydarzyło. A czy jesteśmy w stanie, nie wiem, obserwując jakiś mały wycinek tego rynku, trochę z wyprzedzeniem spróbować tego typu sytuacje przewidzieć? Z wyprzedzeniem raczej nie sądzę, żeby była możliwość znalezienia, powiedzmy, jesteśmy w stanie tydzień czy dwa tygodnie wcześniej stwierdzić, że będzie taka duża różnica. No tutaj w przypadku rynku złota faktycznie nastąpiła taka sytuacja, że mieliśmy tam kilkadziesiąt nawet dolarów różnicy pomiędzy ceną fizyczną i ceną kontraktów. No to było związane z tym, że był pewien problem z dostawą złota pomiędzy giełdą w Nowym Jorku a w Londynie. Po prostu tam różnią się te sztabki, tak? Mhm. Dokładnie nie wiem, gdzie, która jest... 400 w Londynie, 400... No właśnie, dokładnie zawsze to zapominam. Natomiast jakby tutaj nie było kompletnie kryzysu po stronie tego, że tego złota nie było, tylko po prostu nie było danego produktu, więc moim zdaniem takie sytuacje tylko i wyłącznie mogą nam pomóc w tym, żeby jakby móc wykorzystać arbitraż. Mhm. Bo takie sytuacje na rynku się nie zdarzają bardzo często i to tak naprawdę dostaliśmy prezent. Jeżeli ktoś ma możliwość inwestowania w rynek spotowy i w rynek kontraktów, bo oczywiście biorąc pod uwagę to, że jakby mamy kontrakty CFD, no to w większości kontrakty CFD u polskich brokerów to są jednak kontrakty na spocie. Natomiast no niewiele też mamy kontraktów CFD na kontrakty. Natomiast jeżeli mamy taką możliwość wykorzystania takiej sytuacji, no to oczywiście gramy pod domknięcie takiej dywergencji. Oczywiście ciężko jakby znaleźć takie informacje, że będzie się taka sytuacja tworzyła. Oczywiście tu trzeba śledzić zapasy na Comexie, trzeba patrzeć, jak wygląda ilość otwartych kontraktów na danych giełdach. Natomiast oczywiście, jeżeli taka sytuacja się ponownie kiedyś zdarzy, no to oczywiście warto pamiętać o tym, że takie różnice zbyt długo nie trwają. Tu jeszcze pamiętajmy, że przy dynamicznych ruchach, jakie obserwujemy na wszystkich rynkach tak naprawdę w tym roku, tak, i w górę, i w dół, dochodzi do sytuacji, w której część inwestorów musi zamykać jakieś pozycje, żeby utrzymać inne. Więc to też obserwowaliśmy na złocie. Było zamykanie złota przy bardzo wysokich cenach, realizacja zysków, żeby utrzymać pozycje na indeksach, żeby utrzymać pozycje na rynkach akcyjnych. Więc to jest też czynnik, to co Michał właśnie powiedział. Dokładamy do obserwowania też, co się dzieje na innych rynkach. Jeżeli tam zaczyna się pojawiać sytuacja, czy pojawiają się informacje, że mamy bardzo dynamiczny wzrost, to może dojść do jakiejś realizacji zysków, czy z shortów, czy z longów, na innych rynkach, żeby utrzymać kapitał, utrzymać margin wymagany do utrzymania pozycji na tych rynkach, które jeszcze dość nie zarobiły. Wtedy te rynki, które już mają za sobą większy ruch, tak jak mieliśmy ten większy wystrzał na złocie niż na indeksach, może być zamknięte jako realizacja zysków, żeby utrzymać otwartą pozycję wciąż z tym małym zyskiem, tak, bądź w stracie na innych rynkach. Więc to jest też czynnik, który tutaj warto wspomnieć. Można też oczywiście dorzucić nie tylko Comex, ale też Szanghaj, tak? Pandemia, która nam ograniczyła transport, też swoje dołożyła, bo
złoto pomiędzy giełdami, złoto pomiędzy Europą a Stanami, no leciało po prostu komercyjnymi samolotami, z, tutaj oczywiście zabezpieczone. Nie było tego, już teraz nie pamiętam, czy to był kwiecień, czy to był maj, ale doszło do sytuacji, że Szwajcarzy wykupili masę złota w Londynie, przetopili na setki, wysłali jednym transportem, po prostu jeden olbrzymi transport kilkudziesięciu ton do Stanów. Rzecz niespotykana, bo nagle COMEX dostał mega dostawę, no to też wpływa nam na cenę kontraktu, tak? Cena spotowa się nie zmienia, bo ta ilość złota jest cały czas. To złoto po prostu przewędowało z Londynu przez Szwajcarię. Tak. Przewędowało z Londynu przez Szwajcarię, gdzie przetopili na potrzeby Nowego Jorku i wysłali do COMEX-u. Więc te czynniki potrafią się zmieniać i one są tak naprawdę nieprzewidywalne, no bo nie dostajemy informacji, słuchajcie, w przyszłym tygodniu już transportujemy 90 ton złota. Tak, bo na ten samolot to by parę chętnych się znalazło jednak. Na rynku metali szlachetnych jest cały czas optymizm. I w przypadku złota, i w przypadku srebra. Teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na czynnikach pesymistycznych, czynnikach, które mogą spowodować, że hossa na tych metalach szlachetnych nam się skończy jeszcze w tym roku, gdzie wiemy, że już jedna rzecz nam odpadła, czyli stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zmianie nie powinny ulec jeszcze przez najbliższych kilka lat, przynajmniej nie tej, która by zagrażała złotu. Jacku, gdzie widzisz problem czy potencjalne zagrożenie dla wzrostów na tym rynku? Czy złoto jest takim typowym symbolem paniki? Jeżeli dla mnie wisi bardzo takie duże ryzyko polityczne, w którym możemy pójść drogą Izraela i po prostu znowu przymknąć gospodarkę, przymknąć granice. Jeżeli sytuacja się poprawi i pójdziemy na przykład tropem Szwecji, Szwecja ogłosiła ostatnio, że COVID to jest, przepraszają za COVID i w ogóle nic się nie stało i pójdziemy w tą stronę, no to wtedy jakby no, będzie troszeczkę luźniej ludziom, troszeczkę będziemy mniej powiedzmy nastawieni na to ryzyko i wydaje mi się, że to może spowodować odwrócenie trendu. Bartosz? Czy ja bym jeszcze wrócił do tego, czy jesteśmy w stanie przewidzieć taką sytuację, takiej paniki. Paniki nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale jesteśmy w stanie przewidzieć, że ta panika się nie powinna powtórzyć, bo złoto w globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku również na początku mocno taniało i był identyczny przypadek wyschnięcia płynności na rynku międzybankowym. Teraz ta płynność została błyskawicznie, w bardzo zdecydowany sposób przywrócona przez banki centralne, więc nie powinniśmy mieć takiej sytuacji, że złoto spotowe czy też w kontraktach będzie tracić na wartości, tak jak to miało miejsce w marcu, no bo co to za bezpieczna przystań, która tak traci na wartości właśnie w takim momencie chaosu. Tak naprawdę w takim momencie takiego skrajnego, chaotycznego ruchu jest tylko jedno, właściwie nie klasa aktywów, ale jest tylko jedno, co jest bezpieczne i to jest gotówka. A że w takich momentach ta gotówka jest no jednak dolarem, no bo dolar jest fundamentem globalnego systemu finansowego nadal, to właśnie dlatego dolar tak mocno w tamtym okresie zyskiwał. Natomiast jeżeli chodzi o czynniki, które zagrażają dalszemu wzrostu cen złota, to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że dolar ma za sobą 4 albo 5 miesięcy od kwietnia cały czas tracił na wartości. W lipcu tracił najmocniej, właściwie w XXI wieku, może nie na palcach jednej, ale na palcach dwóch rąk można policzyć tak silne epizody słabości dolara. No i to jest na pewno duże zagrożenie, bo uważam, że to była taka trochę samonapędzająca się tendencja. Dolar jest słaby, więc złoto drożeje, nowe rekordy, jakiś squeeze złota wyżej, właśnie takie paniczne kupowanie, no to dolar będzie słabszy i ta kula śnieżna przybrała trochę zbyt duże rozmiary. Ona trochę zaczyna się rozbijać we wrześniu i zakładam, że końcówka roku to będzie nadal słaby dolar. Nadal dolar będzie słaby pewnie w przyszłym roku, ale że ta główna część tego ruchu już się dokonała. Zasadnicze pytanie jest takie, jak rynek będzie reagował na najważniejszy czynnik, czyli na realne stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, bo oczywiście stopy nie ulegną zmianie w horyzoncie prognozy, czyli pewnie do 2024 roku, minimum do 2024 roku, ale w tym czasie będzie odbijać inflacja. A Fed wskazał jasno, zmieniając całe swoje nastawienie i całe tak naprawdę założenia polityki pieniężnej, że będzie tolerował
wyższą inflację. Żeby spełnić ten cel w szerszym horyzoncie średnio 2%, jeżeli chodzi o inflację, to będzie tolerował inflację, czy jakby ten cel dla inflacji ponosi się w kierunku 2,5%. No, jest to zielone światło dla wzrostu cen. To jest główna szansa dla złota, no ale tak naprawdę głównymi szansami są te szanse, o których my dzisiaj nie mówimy. Skoro o tym mówimy, no to pewnie chociaż w jakimś stopniu rynek to dyskontuje. No dlaczego nie było reakcji na ostatnie posiedzenie Fed? Dlatego, że rynek nie wyceniał, że te stopy wzrosną. No to tak mówienie, że słuchajcie, breaking news, za oknem świeci słońce. No byliśmy tam przed chwilą, to słońce faktycznie świeci, więc te główne szanse dla rynku złota w dużej mierze już się dokonały. To jest w tej chwili największy problem, że duża część inwestorów na rynku złota pojawiła się w momencie tych najdynamiczniejszych wzrostów, w momencie, kiedy złoto było na pierwszych stronach ekonomicznych gazet. I w związku z tym część tych inwestorów może być nieco zaniepokojona tym, że okej, cały czas mamy dobre środowisko dla złota, ale to złoto już nie drożeje. No po to złoto kupujemy, żeby drożało, i często jest tak, gdzie zbuduje nam się taka bardzo rozbudowana, długa pozycja spekulacyjna, że największym jej wrogiem jest czas i brak kontynuacji tego trendu, i po prostu po jakimś czasie inwestorzy myślą, no dobra, no ale ja kupiłem wyżej, jest trochę niżej i nie rośnie, nie spada, to może coś z tym trzeba zrobić. I to jest duże zagrożenie, że złoto może paść w pewien sposób ofiarą swojej własnej popularności inwestycyjnej, która jest po prostu niekwestionowana w ostatnich miesiącach. Bogusz, czy zgadzasz się z tym, że to po stronie inwestorów może być największy problem, jeżeli chodzi o potencjalne spadki? Tak, ponieważ weźmy pod uwagę, że złoto jest bardzo wysoko. Jest spora grupa inwestorów, którzy nie wchodzą wysoko w perspektywie dwóch lat, ale nie w perspektywie 2011, bo to przebicie nie jest aż tak istotne. Tak, to przebicie nie jest jakoś mega duże, ale już widzimy, jak duży był spadek zainteresowania złotem w Indiach, tak? Które mają złoto wpisane w swoją kulturę. Ten spadek zainteresowania już w tym roku dało się zaobserwować przy cenach 1500-1600. No tak, ale jednocześnie rupia traciła na wartości w sposób horrendalny, więc złoto dla nas podrożało 30% w dolarach, a z punktu widzenia odbiorcy w Indiach podrożało o 80%. Dodatkowo recesja w Indiach jednak jest bardzo głęboka, no i został odwołany sezon ślubów. Sezon ślubów tradycyjnie napędza popyt fizyczny ze strony branży jubilerskiej, więc on pewnie zostanie odłożony w czasie i ma faktycznie szansę przejąć tą pałeczkę od popytu inwestycyjnego, natomiast tego może być. Właśnie o to chodzi, że ten brak może nam wstrzymać właśnie te wzrosty, że to, co mówiłeś, te wzrosty będą wstrzymane, że nie dojdzie do tej sezonowości, która była kupowanie na śluby. Ta sezonowość nas ominęła jakby w tym roku, więc te śluby zostały odroczone i teraz... Ale to jest pytanie, co będzie dalej, bo... Był taki problem, że jeżeli chcesz kupić złoto, przychodzisz do jubilera, a on jest zamknięty, no to nie możesz. I jakby to był największy problem. Tak samo jak w Szwajcarii my mieliśmy ponad kilkanaście milionów w towarze i czekaliśmy, żeby to przyjechało, ale nie mógł kurier tego odebrać, bo sklepy były zamknięte po prostu. Tak, ale sytuacja taka pandemiczna, jakby ratunkowa, to jest coś, co musimy oddzielić od słabości popytu, która może być przez 2-3 lata już też w okresie jakby normalizacji. To jest trochę coś innego. Wszyscy wiemy, że w marcu, w kwietniu było inaczej, że to złoto nie było rafinowane, że były problemy z transportem, no ale tych problemów aż takich już dzisiaj nie ma i trochę trudno zakładać, że one się będą pojawiać. Ten popyt jubilejski jest bardzo duży, wbrew pozorom. On też ma swoje przełożenie. No, oczywiście, tak. Już musimy to brać pod uwagę, że no, ludzie też w kryzysie nie będą kupować pierścionków, łańcuszków, kolczyków i tak dalej. Więc tutaj już nie musi być problem podażowy, tak? Druga rzecz to ewentualna druga pandemia, gdzie wiemy, że w wielu krajach, nie tylko w Polsce, kopalnie były mocno zamykane. I dalej są. Tutaj bardzo duży spadek, jeżeli chodzi o inwestycje w spółkach wydobywczych. W Newmoncie o 50% spadek rok do roku, jeżeli chodzi o inwestycje, więc... W tym roku mamy dosyć spory spadek tak naprawdę produkcji kopalnianej i niewykluczone, że w przyszłym roku, jeżeli te wszystkie czynniki pandemiczne się utrzymają, to również w przyszłym roku będziemy mieli spadek produkcji, więc nie tylko jakby tutaj jest zagrożenie w postaci tego niższego popytu, więc generalnie możemy mieć taką konsolidację cenową, którą w tym momencie obserwujemy od prawie miesiąca. Natomiast jeszcze ten czynnik
produkcyjny właśnie jest ważny, więc może się okazać, że owszem, popyt może nie odbija tak, jak powinien odbijać, ale jest też zagrożenie w postaci tej niższej podaży. Ale jednak mimo wszystko to wydobycie złota to jednak jest tak naprawdę niewielki rynek tego rynku. Więc pytanie, czy jeżeli mielibyśmy scenariusz, że nagle kopalnie są zamknięte na najbliższe 2 miesiące, to w jakim stopniu odbiłoby się to na cenach złota? Dramatyczna przecena? No może nie tak, bo recykling też jest dosyć mocnym czynnikiem. Głównie tutaj były problemy, że odgórnie zamknęliśmy firmy, które tym handlowały, i transport, bo jakby problemy w kopalniach, to nie był duży problem, jeżeli chodzi o dostawy. Mhm. Okej, okay. Czyli to mamy wyjaśnione. Michał, ale co się dzieje? To widzieliśmy po notowaniach miedzi, kiedy była groźba, że w Chile zostanie wprowadzony mocniejszy lockdown. Tak. I widzieliśmy też po notowaniach paladu i platyny w kwietniu, w maju, pod koniec marca w RPA. Tylko należy pamiętać, że to jest inna specyfika rynków i niby tam ale były zamknięte. Ale jak było to Chile, prawda, no tak, to srebro też jest wydobywane z miedzią, no to też właśnie wtedy mieliśmy ogromne wzrosty. Nie musimy jakby spekulować, jakby hipotetycznych scenariuszy tworzyć, bo mamy dowody z ostatnich 2-3 miesięcy, ale też należy pamiętać, że taka platyna czy taki palat jest jednak wydobywany w trochę innym miejscu. Jakby my patrzymy z perspektywy zamknięte zakłady pracy w Polsce, jednak w RPA mimo zakazu pracy ci pracownicy byli dowożeni nielegalnie autobusami, busikami i tak dalej. I to choć oficjalnie kopalnie nie pracowały, to jednak te globalne koncerny prowadziły tam wydobycie, no przynajmniej takie są anegdotyczne informacje i na pewno w przypadku tych dwóch metali był to czynnik, który no pomógł zrównoważyć w obliczu tarapatów sektora motoryzacyjnego. Opisaliśmy bardzo ładnie zagrożenia, które na rynku metali szlachetnych występują. Przeskoczmy do listopada i sytuacji na rynku surowców w stosunku do wyborów prezydenckich. Co się wydarzy i czego możemy oczekiwać po wygranej Donalda Trumpa i reelekcji, a czego możemy oczekiwać na rynku surowców po wygranej Bidena, Bogusz? No tutaj sytuacja jest taka, że po Trumpie już wiemy, że czego możemy się spodziewać po jego stylu władzy. Czyli tak naprawdę to jest... Po jego Twitterze. Tak. Możemy się spodziewać po prostu kontynuowania tego rodzaju polityki, która potrafi być nieprzewidywalna, tak? Wstałem, ja nowy sam, jakie ty nasyje, jest okej. Okay. Tak, taki miałem humor, przyśniło mi się. I to jest styl polityki tego Trumpa. Biden z kolei obiecuje mega wsparcie gospodarki w postaci najróżniejszych socjali i to będzie dla różnych surowców, tak? Ropa w dół. Jeżeli Biden wygra przemysł naftowy, zwłaszcza spółki amerykańskie naftowe, raczej zaliczą dołek. Może nie sama ropa od razu, natomiast spółki raczej będą wyprzedawane z tego względu, że Biden jest mocno ekologiczny, proekologiczny, na takiego się ustawia, więc on będzie starał się tą ropę, zresztą zapowiada, że będzie tą ropę tłamsił. Tak? Pytanie, na ile mu się uda stłamsić to lobby. Dokładnie, bo... To jest inna rzecz, ale pamiętajmy, że wiele decyzji pochodzi jednak, przechodzi przez prezydenta. Wiele decyzji, prezydent w Stanach to nie jest prezydent w Polsce. Tak, on tam ma realną władzę i on podejmuje realne decyzje, tak? Teraz no Trump też przecież, mimo będąc bardzo pronaftowy, przedłuża zakaz wieceń przy wybrzeże Florydy, żeby nie zanieczyścić regionu turystycznego. Więc mimo tego on też jakieś działania podejmuje. To jest jego decyzja jakaś to autorytarna, pomimo tego lobby, tak? Które by bardzo chętnie w 22 zaczęło tam wydobywać tą ropę u wybrzeży. No nie może, przedłużą prawdopodobnie do 2027 albo i później. Więc i to jeszcze przed wyborami, tak? Też kupowanie głosów Florydy, tak? Czyli stanu decyzyjnego. W przypadku Trumpa no nie będzie tej niespodzianki, tak? Myślę, że mimo różnych sondaży, jakie się pojawiają, myślę, że jednak większość świata się spodziewa tej reelekcji, bo jednak z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, bo musimy patrzeć z punktu widzenia ich obywateli, to jest jeden z lepszych prezydentów w ostatnich latach. Jeden z bardziej zdecydowanych, jeden z bardziej konkretnych. On faktycznie powiedział, zmniejszę deficyt handlowy, zmniejszam deficyt handlowy. Tak, w sposób radykalny, w sposób, który dotyka przez jakiś czas rolników na przykład, ale soja już też pomimo tej wojny handlowej i tak dalej wróciła
do tego przedziału cenowego sprzed wojny handlowej, sprzed tych ceł zapojowych z 18 roku, 18-18. Więc on tutaj realizuje tą politykę, są jakieś bieżące koszty, ale rolnicy dostali gotówkę do ręki w zamian za to, że ja prowadzę politykę, która ma nam zwiększyć zakupy. I on to zrobił, zanim chińskie biuro tam statystyczne poinformowało, że za 5 lat Chińczykom będzie brakował 130 milionów ton żarcia rocznie. Bo im się starzeje społeczeństwo rolne i emigruje do miasta i nie będzie komu uprawiać, tak? Dorzucamy do tego oczywiście z prognozy mniejszych zbiorów kukurydzy, które spadło 20 parę milionów na ten sezon w Chinach, to znaczy, że Chiny muszą to kupić. Mhm. Tak? A skoro mają kupować więcej od Stanów, no to jest raczej oczywiste, że kupią to w Stanach. Więc Trump realizuje tą politykę, tu nie będzie niespodzianki. Co najwyżej oczywiście nowa teka na indeksach, jakieś wzrosty ewentualnie właśnie na... Jak pójdą indeksy, pójdą spółki naftowe, będą wiedziały, że mają bezpieczne środowisko, będą więcej inwestować, powinna pójść ropa w górę. Więc bo powinny się obniżyć koszty, powinno się poprawić tutaj ich rentowność. Więc to wszystko powinno by się przełożyć. Surowce rolne też w górę, bo będzie kontynuowana ta ostra polityka, ale dająca efekty w tym takim średnim terminie 2-3 lat. A skoro już umowa fazy pierwszej jest, udało się podpisać w tym roku, w roku wyborów, bo weźmy to pod uwagę, że Chińczycy się poddali na 10 miesięcy przed wyborami. To też nie jest, to na pewno nie była łatwa decyzja dla nich, no bo przecież oni de facto na tej umowie najwięcej tracą, bo przecież Huawei dalej jest dociskany przez Stany, przez Trumpa. Więc oni to podpisali, jak tam wygra, będą wiedzieli, że mają, że przez te 4 lata będą mocno naciskać na podpisanie pełnej umowy handlowej, która będzie dla nich niekorzystna z ich punktu widzenia, a korzystna dla rolników amerykańskich. Więc rolne, jak tam wygra, super. Petrochemiczne, spółki zwłaszcza surowcowe, petrochemiczne, jak Biden wygra, generalnie w dół. To są dwie rzeczy, które widzę tak z największą dozą prawdopodobności. Co do innych rynków, ciężko mi określić, jak Biden się na przykład zapatruje na gaz ziemny, o którym jeszcze też nie wspomnieliśmy. To jest na tyle skorelowany ze sobą rynek ropy i gazu ziemnego, tak, że tutaj można się spodziewać, rozumiem, podobnego efektu. Z czego gaz jest traktowany jako czystszy, tak? Pamiętajmy, że gazowe tam masowce emitują 30% mniej szkodliwych gazów cieplarnianych niż tankowce, które już mają lepsze paliwo. Mhm. Tankowce, masowce, które mamy, to już poprawionej jakości paliwo od stycznia. Ropne, nie? Więc to jest ta różnica, że jednak to jest troszkę czystsze paliwo na ten okres przejściowy. Więc tutaj gaz może zyskiwać jako ten okres przejściowy na też taki krótki, średni termin typu 2-3 lata. Ale z drugiej strony Europejska Giełda Energii się przygotowała od 1 października, dopuszcza negatywne ceny gazu ziemnego, więc... Więc z tym rynkiem zobaczymy. Michał, bukmacherzy tak naprawdę trochę bardziej, więcej można zarobić obstawiając reelekcję Trumpa, przynajmniej biorąc pod uwagę ostatnie bukmacherskie wyceny tego jakie, wyścigu. Jakie są teraz? Bo szczerze mówiąc nie patrzyłem ostatnio. Widziałem, ze Stresa wychodziłeś rano. Przejdziemy do twoich typów za chwilkę. Ekstraklasa, rozumiem, wróciła. Bundesliga wraca. To przy okazji można obstawiać wybory prezydenckie. Michał, co według ciebie się wydarzy i który scenariusz jest bardziej prawdopodobny? Się bardzo w dużym stopniu zgadzam z Boguszem, ze względu na to, że ewentualna wygrana Bidena to byłby możliwy powrót, oczywiście nie od razu, dużej ilości podaży ze strony Iranu, więc tutaj mielibyśmy oczywiście dużą ilość ropy, więc jak najbardziej w tym momencie ropa ma szansę na kontynuację wzrostu. Dodatkowo Wenezuela, tutaj też pojawiają się takie jakby ewentualne czynniki związane z tym, że nowy prezydent mógłby zmniejszyć jakąś presję na Wenezuelę, więc jakby moim zdaniem jakby Trump przypieczętuje to, że ropa będzie miała potencjał dalszy wzrostowy. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, to tutaj nie zgadzam się z tym, że jakby
ten rynek ropy i gazu jest ze sobą połączony. Tutaj jakby gaz ziemny nie ma, myślę, że tutaj nie ma dużego znaczenia, czy to będzie ten prezydent, czy drugi, jakby gaz przez najbliższe lata będzie tutaj oscylował bardzo blisko poziomu 2-3. Tutaj będziemy mieli takie wzrosty i spadki sezonowe. No, w ostatnim czasie mieliśmy bardzo duże wzrosty, które moim zdaniem były nieuzasadnione. Teraz mamy totalny zjazd, wczoraj 10% spadku rolowania, które są kilkudziesięcioprocentowe, więc tutaj kompletnie ten rynek jakby... Tutaj sezonowość bez patrzenia się, kto zostanie prezydentem. Jeżeli chodzi o rynek zbóż, no to oczywiście patrzymy się wszyscy na soję. Akurat niekoniecznie uważam, że cena, że soja może kontynuować ten bardzo silny wzrost, który w tym momencie jest widoczny, jeżeli Trump wygra wybory, bo moim zdaniem jakby Trump będzie chciał pokazać Chinom, bo to będzie jego czas, który może wykorzystać. Jakby Chiny mogły troszkę odpuścić faktycznie, mogły próbować grać na to, żeby Trump przegrał wybory, ale w momencie, kiedy Trump te wybory wygra, no to tak naprawdę będzie mógł przypieczętować swoją władzę. Będzie jeszcze silniejszy. I niewykluczone, że będzie chciał, nie wiem, renegocjować nawet umowę pierwszej fazy, bo jednak trzeba pamiętać o tym, że owszem, wczorajsze dane eksportowe ze Stanów Zjednoczonych pokazały rekordowy eksport tygodniowy od wielu lat, natomiast wciąż Chiny nie kupują tyle, ile powinny kupować. Więc pytanie, czy aż tyle potrzebują, ile się zobowiązały, dokładnie, dokładnie, bo czy to z drugiej strony mamy Brazylię, mamy Argentynę. Ostatnie dane importowe z Chin, z tych krajów, pokazują, że po prostu ogromna ilość soi idzie z krajów Ameryki Południowej i ze Stanów tak naprawdę, no nie, owszem, no jakby Chiny będą, nie wiem, chciały się przypodobać, może faktycznie te najbliższe skupy będą troszkę większe, natomiast moim zdaniem Trump może zaskoczyć i może zaskoczyć w sposób negatywny, to znaczy powie, słuchajcie, albo się dogadujemy, albo po prostu zrywamy umowę. Więc moim zdaniem jakby tutaj bardzo duże ryzyko po stronie rynku soi, że jednak będziemy obserwować spadki po wygranej Trumpa. Jeszcze szybkie pytanie odnośnie gazu ziemnego. Trzeba ten rynek rozumieć też przez pryzmat tego, że jednak wzrost ceny gazu ziemnego oznacza bezpośrednie przełożenie się na to, ile zostaje i jak wyglądają koszty gospodarstw domowych, tak? Bo w przypadku Stanów Zjednoczonych to jednak ten gaz ziemny jest w dużej mierze konsumowany w kraju. Tak, ale to jest tak, że 50% tych amerykańskich domków, które znamy ze wszystkich seriali i amerykańskich filmów, jest zasilane w sezonie grzewczym gazem ziemnym. Tylko ceny, które są na giełdzie w Nowym Jorku, nijak mają się do cen, które na przykład są w Nowej Anglii czy w New Jersey ze względu na problemy z infrastrukturą. Ostatni taki przypadek 2-3 lata temu, kiedy widzieliśmy w wiadomościach TVP albo w innym programie informacyjnym zamarzniętą Niagarę, to był moment, kiedy gaz bardzo ostro drożał, ale fizyczne dostawy tego gazu do konsumentów były 5 razy po cenach tych z giełdy, więc to, ile konsumenci płacą, a to, ile kosztuje gaz na giełdzie w Nowym Jorku, to są dwie zupełnie różne rzeczy i one są dyktowane przede wszystkim przez infrastrukturę, która jest rozwijana, ale w sposób zbyt wolny, która pozwala dystrybuować ten gaz zgodnie z tym, jakie jest bieżące zapotrzebowanie. No i oczywiście to jest taki rynek, który ma dwa szczyty zapotrzebowania. Wakacje, kiedy zwiększenie produkcji energii elektrycznej do zasilania klimatyzatorów następuje poprzez spalanie gazu ziemnego. No i drugi szczyt, oczywiście ten taki najbardziej naturalny, czyli sezon grzewczy. Na wiosnę i jesienią zapasy tego gazu rosną, są odbudowywane, to jest tak zwany shoulder season i w tym czasie są najsilniejsze przyrosty. I tak naprawdę najważniejsze z punktu widzenia tego rynku jest to, na jakim poziomie zapasów zaczynamy sezon grzewczy i na jakim go kończymy, a to zależy od czego? Od pogody. Więc to jakby politycznie, giełda energii w Europie i tak dalej, to nie ma właściwie żadnego przełożenia na ceny tego najpopularniejszego kontraktu na gaz ziemny, czyli tego, który jest kwotowany na giełdzie. To przejdźmy do wyborów, Bartosz. Twój typ? Najgorszy typ i największy wpływ na rynki to kontestowanie wyników wyborów. Bo wszystko wskazuje, przynajmniej w tej chwili, że Biden oscyluje w granicy
270 głosów elektorskich, 268, w zależności od tego, czy wyjdziemy na Real Clear Politics, czy na Politico i gdzie i jakie są tam sondaże. Natomiast na pewno jest tu dosyć wyrównana sytuacja i to jest największy wpływ na rynki, kontestowanie. Natomiast są jeszcze 2 miesiące. Rynek moim zdaniem do tej pory nie grał wyborów, grał różne inne rzeczy, ale jeszcze nie pozycjonował się pod wybory w USA. I to, jaka będzie reakcja, będzie zależało od tego, jak się spozycjonuje. I to tak naprawdę myślę, że musimy śledzić, jak inwestorzy będą teraz się nastawiać i w zależności od tego, jakie będą wyniki. Myślę, że rynek nie będzie grał zbyt ostro Bidena ze względu na to, że 4 lata temu bardzo grubo się pomylił co do wyniku wyborów. W związku z tym istnieje pole do tego, żeby ta reakcja była bardziej odłożona w czasie po wyborach w przypadku wygranej kandydata demokratów. I tak naprawdę trudno jest też mówić, te podziały programowe, oni są jak ogień i woda, natomiast z punktu widzenia rynków finansowych te linie nie przebiegają właśnie aż tak jednoznacznie. To znaczy na pewno obaj będą zwiększali wydatki, ale w różny sposób będą je finansowali, więc różne sektory, giełdy na przykład amerykańskie, będą na tym korzystać. Z jednej strony Donald Trump to dobrze dla dolara, no bo konflikt, protekcjonistyczna polityka i dalsze straszenie konfliktem i takie konfrontacyjne podejście w stosunku do innych mocarstw. No ale z drugiej strony Biden to źle dla Wall Street, no bo jednak podatki nakładane na przedsiębiorców, na największe spółki, więc też jakby lepiej dla dolara. Więc tutaj naprawdę dosyć trudno jest przeprowadzić te linie. Myślę, że największy wpływ miałoby właśnie takie kontestowanie wyników wyborów i myślę, że Donald Trump, jeżeli będzie wynik wyborów taki, jak wskazują obecne sondaże, jest do tego w 100% gotowy. Jacku, z perspektywy metali szlachetnych, czy pierwszy w historii XXI wieku brak reelekcji prezydenta to będzie dobra rzecz dla złota? Czy tak naprawdę bez wpływu? Nie mam pojęcia. Tak naprawdę. Czyli pamiętamy sprzed 4 lat, tak? Szpila i wół. Czyli bardziej... Znaczy krótkoterminowo możliwe, że będą jakieś zawirowania. W dłuższym terminie nie wiem. Jest tyle takich ryzyk politycznych, które teraz wisi, że... Zdecydowanie ważniejsze, rozumiem, jest kwestia lockdownów. Myślę, że to jest kluczowe, jeżeli chodzi o metale szlachetne, tak naprawdę, co się będzie działo w ludzkich głowach i czy ta panika zostanie. To zróbmy troszeczkę, zmieńmy złoto na czarne złoto, które przez ostatnie 2 tygodnie dosyć istotnie odbiło. Zresztą zobaczyliśmy prognozy na temat popytu i ten popyt ma nie wracać w takim tempie, w jakim miał wracać, przynajmniej biorąc pod uwagę te pierwsze prognozy z kwietnia, czy też z maja. Co jest sytuacją oczywiście dla rynku ropy naftowej nie do końca dobrą, ale teraz pytanie, czy te najgorsze scenariusze już mamy uwzględnione w cenie i dlatego ropa odbija, czy to jest znowu komunikat do tego, że kartel OPEC Plus będzie mocniej ciął podaż? Bogusz? No, OPEC nie zapowiada jakoś specjalnie cięcia podaży, choć z drugiej strony książę Bin Salman zapowiedział, że on da po łapach szortującym OP. Tak? Więc on tutaj zapowiada, że będą oni starali się krótkoterminowo jako grupa, czy jako sama Arabia Saudyjska, reagować na te najróżniejsze rzeczy. Arabia Saudyjska ma za sobą te epizody większych cięć. Tak, deklarujemy się na 2 miliony, tniemy 2,5, tniemy 3, sami z siebie. To rynek już przestał jakoś tak mega mocno wyceniać, uznając, że oni to będą robić. Tak? Ja generalnie uważam, że to, co się wydarzyło na początku tego roku, marzec, kwiecień, czyli to zerwanie tej umowy OPEC+, ono nie było konfliktem Rosja-Arabia Saudyjska. Tak, to było przedstawiane. Tak, a było wymierzone w Stany. Dowalić, żeby Stany też zaczęły zmniejszać produkcję. Bo co z tego, że my zmniejszymy o 2-3 miliony baryłek, skoro Stany sobie wydobędą to, czy kraje, które nie są zorganizowane. A jak dobijemy cenę niżej, choć oczywiście nie sądzę, żeby oni zakładali, że cena w Stanach spadnie poniżej zera, natomiast myślę, że targetem właśnie było w okolicach 15-16 dolarów, czyli ta bardzo niska granica opłacalności w Stanach Zjednoczonych, tak? Gdzie łupki już się nie opłacają zupełnie, bo mają tą średnią cenę tam 24 dolary za baryłkę,
a konwencjonalna w Stanach jest w okolicach tam chyba 19-20 dolarów, jeśli dobrze pamiętam. Więc to zbicie ceny w te okolice to jest walka właśnie, może oni nie zrobili tego w pełni świadomie, ale dowalili tą ceną przede wszystkim Stanom Zjednoczonym. I to jest sytuacja, w której, no mam nadzieję, że się nie powtórzy, bo jest to dość niebezpieczne dla rynków, które nie mogą się jakoś... Ta ujemna cena musi pozostać anomalią, bo inaczej będzie się zdarzała znacznie częściej, niż wszyscy by sobie tego życzyli, tak, co będzie też olbrzymim problemem dla drobnych inwestorów z tak zwanej ulicy, tak, czyli no osób, które generalnie podchodzą w ten sposób do inwestowania na zasadzie na własną rękę. Bo duzi gracze będą się tutaj gdzieś rolowali i tak dalej. Więc sama ropa będzie miała tutaj duży problem, żeby się wybić jakoś mocno, bo co prawda te wszystkie negatywne informacje poszły, ale kolejny lockdown, i to jest rzecz, którą musimy brać pod uwagę na wszystkich rynkach surowcowych, kolejny lockdown w zależności od lokalizacji będzie miał wpływ na rynki surowcowe. Na ropę najbardziej, tak? Mówi się, że popyt sprzed pandemii wróci najwcześniej na koniec 2021, gdzie lotniczy nadal ma być poniżej. Czyli nadal nie będziemy mieli tego ruchu chociażby turystycznego. On będzie też dużo mniejszy, on też będzie się przekładał na wszystkie inne surowce, tak? Zwłaszcza na softy, które spożywamy przede wszystkim poza domem. W zdecydowanej większości więcej cukru spożywamy, czy kakao w batonikach, czy cukierkach, czy innych rzeczach kupowanych w kiosku, a nie kupowanych do domu. Więc te wszystkie rzeczy będą miały przełożenie, no i ropa tutaj też, bo okay. Mniejsza konsumpcja, wiadomo. Bartosz, 30 sekund na to pytanie. Ja myślę, że najlepszym wskaźnikiem jest zachowanie Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska ostatnio obniżyła swoje official selling prices, czyli Arabia Saudyjska z jednej strony mówi, że nie chce tańszych, że będzie karać tych, jak powiedziałeś, którzy shortują, z drugiej strony obniża ceny. Spodziewam się, że tegoroczne szczyty ropy są za nami i będzie duży problem z podażą i również duży problem z popytem. I próby dyscyplinowania tych państw, które wydobywają za dużo. Największy sojusznik Arabii Saudyjskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, jest jednym z tych krajów, które przekraczały limity wydobycia, które ustalono. Jest niewystarczające, żeby bilansować rynek na tym poziomie. Wyśmienicie, 30 sekund udało się zmieścić. Czyli generalnie rynek ropy naftowej z pewnością będą czekać turbulencje. Panowie, najważniejsze ostatnie pytanie, na które każdy dostanie 30 sekund, czyli a la debata prezydencka. Do końca 2020 roku, jeżeli mielibyście postawić kapitał tylko i wyłącznie na jeden surowiec, to co by to było? Jacek, złoto, tak? Dziękuję. 10 sekund i jeszcze odpowiedziałeś za niego. Tak, zdecydowanie na złoto. Okej, tu poszło wyśmienicie, tu będzie na pewno trochę gorzej. Bartosz, z czasem? Gaz ziemny. Gaz ziemny, tak? Biorąc pod uwagę sezonowość. Na długą pozycję czy na krótką? Nie, no, bierzesz pod uwagę rolowanie? No właśnie nie, ale... Bo z tego co pamiętam, to na grudzień 3,2 jest, tak, więc... Tak. To nie jest więc dobra teraz cena. Byś do... Nie, no, znaczy... teraz jest 2, więc 3,2, no super cena. Złoto, gaz ziemny, Michał? Złoto. Złoto jednak, tak? Tak, tak. Uważam, że jednak po wyborach rynek jednak będzie patrzył dokładnie tak samo, jak to było lata 2008-2011. No i co z tego, że Fed rozczarowuje rynki, jak i tak mamy turboluzowanie? To ile będzie złoto w grudniu? 2100 dolarów? No 2200-2100. Jakby to są takie maksymalne poziomy, jak dla mnie. Bogusz? Ja jeszcze około 20% się spodziewam na kukurydzy generalnie. Myślę, że tutaj Chiny jak zwiększą, bo dostajemy informację o kupowaniu soi, ta informacja, jak mają już prognozy, że spadnie im masakrycznie, zaimportowali 7 milionów, będą potrzebowali 30. Część z tego wezmą ze Stanów, część z tego wpłynie na rynek kontraktów na kukurydzę, myślę, jeszcze. Czyli mamy tak naprawdę dwa typy na złoto. Jeden gaz ziemny i kukurydza, co oznacza, że drogi inwestorze, chyba zbytnio nie pomogliśmy, bo oczywiście nie doszliśmy do... Ja cały czas mam pozycję na kukurydzy, więc nie jestem do końca obiektywny, więc jest w sumie 2-2, złoto, kukurydza i czarnym koniem wydaje się być gaz ziemny. Panowie, pięknie dziękuję za tą debatę, za opinię na temat surowców, produktów rolnych, bo w zasadzie chyba bardzo fajnie udało nam się te fundamenty tych rynków umiejscowić, a Tobie, drogi inwestorze, życzę udanych inwestycji, przemyślanych przede wszystkim, bo czekają nas z pewnością
bardzo, bardzo ciekawe miesiące te ostatnie w 2020 roku.